Cześć kochani! Dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem pod tytułem Jak się pozbyć celulitu? Zacznę od tego, że ja z tym problemem borykałam się od jakiegoś czasu i w tej chwili, mimo że mój celulit jest dużo, dużo mniejszy, a nawet powiedziałabym, że jest praktycznie niewidoczny, ja dalej stosuję się do swoich wypracowanych metod i mam nadzieję, że przekonam Was tym filmikiem, że naprawdę warto pewne rzeczy robić codziennie, regularnie i że one przyniosą efekty. Pierwsza, najważniejsza rzecz to jest włączenie mojego magicznego odmierzacza czasu, ponieważ filmik będzie, myślę, dosyć długi, muszę go znowu podzielić na części. Najważniejsza rzecz, która pozwala nam się rozprawić z celulitem, to jest przede wszystkim odpowiednia dieta. Ja powiem to ze swojego doświadczenia, bo wiem, że są różne rodzaje celulitu i nie wiem, jaki wy macie. Nawet nie do końca, powiem szczerze, potrafię określić swój. Niemniej jednak, kiedy wyeliminowałam z diety z jakieś słodzone napoje gazowane, ograniczyłam je do minimum. Od czasu do czasu zdarza mi się napić jakiejś Coca-Coli czy tego typu napoje, po prostu lubię ich smak, ale głównie piję bardzo dużo wody, która zawiera która ma niską zawartość sodu, bo taka woda pozwala na to, żeby po prostu w organizmie niski poziom sodu nie sprawia, że woda będzie nam się dodatkowo zatrzymywała w organizmie. Jem więcej owoców, warzyw, jem regularnie, niewielkie porcje. Zrezygnowałam z chipsów, jeśli chodzi o jakieś fast foody typu hamburgery, kebaby, tortille, coś tego typu rzeczy, pizze, to staram się jeść jak najrzadziej poza domem. W domu sobie pozwalam na tego typu rzeczy, ale po prostu wiem, z czego to jest przygotowane. Wiem, że ten kebab czy ten mój domowy hamburger nie jest tak tłusty i tak napakowany różnymi konserwantami jak ten kupny. I dlatego sobie od czasu do czasu na coś takiego pozwalam, ale też zdarza mi się jeść gdzieś w mieście, nie wiem, kebab, frytki, zapiekankę, ale to mówię, bardzo rzadko mi się zdarza. Także myślę, że to jest podstawa. Odpowiednia dieta. Ja oczywiście jestem czekoladoholikiem i pozwalam sobie również na jedzenie czekolady i słodyczy, ale też staram się to robić w rozsądnych ilościach. Ja lubię słodycze, ale nie zastępuję słodyczami posiłków. I tak jak mówiłam, uważam, że dieta to jest najważniejsza rzecz. Druga rzecz to jest ruch. Nieważne, co będziecie ćwiczyć. Ważne, żebyście to robili regularnie, przynajmniej 3 razy w tygodniu. Super, jeśli będziecie ćwiczyć codziennie. Ja zaczynałam najpierw od ćwiczeń na poszczególne partie ciała, między innymi właśnie na uda i na pośladki. W tej chwili chodzę regularnie na basen, biegam, chwilowo ćwiczenia, jeśli chodzi o modelowanie poszczególnych partii ciała, trochę odstawiłam na bok, bo tak jak mówię, satysfakcjonują mnie efekty takie uzyskane w tej chwili, jeśli chodzi o moją walkę z celulitem. I przepraszam, trzecia rzecz, najważniejsza, chociaż powiedziałabym, że te dieta, ćwiczenia i pielęgnacja, bo o tym chcę teraz powiedzieć, to są trzy, myślę, najważniejsze, stojące na równi rzeczy. Krem, sam krem antycelulitowy, na tego celulitu nie załatwi, jeżeli nie zwalczy, jeżeli nie będziemy ćwiczyć, jeżeli nie będziemy zachować odpowiedniej wiedzy. Ale teraz
W kolejnej części chciałabym przejść do tego, jak wygląda moja pielęgnacja, właściwie jakich produktów używam do pielęgnacji i w jaki sposób ona wygląda. I w tej części przechodzę do pielęgnacji. Oczywiście obydwa te filmiki będą złożone w jedną całość, ale tak pro forma chciałam o tym powiedzieć. Zacznę od kremu antycelulitowego. Ja przez wiele, wiele lat używałam kremu z 4 pór roku. Postaram się tutaj wkleić jego zdjęcie. Ten krem był po prostu rewelacyjny. On był tani, ale był bardzo gęsty. Miał fajne składniki odżywcze i co było dla mnie najważniejsze, ładnie nawilżał, a nie był tłusty i zmuszał nas do masażu. Niestety nie mogę go w tej chwili znaleźć w sklepach. Nie wiem, czy on jest wycofywany, czy jest zmieniane opakowanie, czy po prostu wiem, że firma 4 pory roku teraz wypuszcza takie produkty jakby ekologiczne i być może on po prostu się znajdzie wśród tych produktów. Także śledźcie mojego bloga, tam na pewno się znajdą informacje, gdyby tak było. Ja od jakiegoś czasu używam tego kremu. To jest krem Evit Natural Care, antycelulitowy balsam do ciała, każdy rodzaj skóry, zmniejsza widoczność celulitu, poprawia wygląd skóry. Mamy, tak nam obiecuje producent, mamy tutaj ekstrakt z mandarynki, ekstrakt z szyszek cyprysa, roślinną witaminę E i kofeinę. I co ja mogę powiedzieć o tym balsamie? Jest tani i to jest chyba jego jedyny plus, ponieważ jak tylko otworzę butelkę i przekręcę ją, czego nie będę teraz robić, to zawartość nam się po prostu wylewa. Jest tak rzadki i jak nie daj Boże weźmiemy więcej na rękę, to nie możemy go w ogóle wsmarować, bo ta konsystencja ma konsystencję po prostu wody. On się leje. Trzeba się naprawdę. I w sumie tutaj z drugiej strony to jest dobre, bo trzeba się tak porządnie namasować, żeby go wmasować w skórę, ale z drugiej strony, no jednak porównując go z 4 porami roku, to jest dużo gorszy. I właściwie nie zauważyłam jakiejś poprawy skóry, napięcia. Ale z drugiej strony też mi jej nie przesuszył. Także ja myślę, że będę jeszcze szukała czegoś innego, ale gdybym nie znalazła, to pewnie wrócę do tego balsamu. Niemniej jednak 4 pory roku był balsamem najlepszym. Ja teraz też to pisałam o tym pisałam na swoim blogu. Znalazłam też balsam z firmy Go Naturals. Jakoś tak się nazywa ten balsam. On też, to jest polska firma, nowa, od niedawna na rynku. Ja z tej firmy stosowałam krem do rąk. Krem do rąk był naprawdę świetny. I teraz kupiłam ten balsam. Jeszcze go nie używałam, ale wydaje mi się, że konsystencja jest gęstsza niż tego balsamu z Evit. Ale nadal jest gęstsza, ale nadal nie jest tak gęsta jak 4 pór roku, także mimo wszystko myślę, że będę poszukiwać namiętnie 4 pór roku. Druga rzecz, która jest takim moim niezbędnikiem, to jest najzwyklejszy w świecie masażer. Ten masażer kupiłam za naprawdę niewielkie pieniądze. Niestety minusem tych masażerów jest to, że one łatwo pękają. One są tylko wzmocnione takimi małymi jakby kołeczkami tutaj tylko z tych stron. Więc mój tata zrobił tutaj takie dziurki bardzo delikatnie. Przełożył przez to taki drewniany mocny patyczek, dosyć gruby. I w tej chwili tutaj zostały te dziurki zaklejone. Przepraszam, bo nas jest strasznie swędzi. Zaklejone i on jest w tej chwili nie do zdarcia. Spadł mi już chyba
3-4 razy i nadal nic mu się nie stało i mogę go bardzo mocno przyciskać do skóry. Nic się z nim nie dzieje. Kolejna rzecz niezbędna w reanimacji to jest gąbka albo rękawiczka do masażu. Ja mam tę gąbkę z Biedronki. Jestem z niej bardzo, bardzo, bardzo zadowolona. Ta strona ścierająca jest dosyć twarda i jest wygodna w trzymaniu. Bardzo ładnie ściera i ja też lubię nałożyć peeling. Szukałam słowa. Nałożyć peeling i tą ścierającą stroną wymasować sobie uda. I ostatnia rzecz, która pomogła mi się naprawdę ostatecznie z celulitem rozprawić, to jest bańka chińska i do tego oliwka z ziemi. Bańka chińska, jak każda, można ją kupić, tego typu bańkę można kupić w aptece, dostajemy 5 wielkości. Dla mnie ta jest najlepsza, najwygodniej się nią masuje. Jeśli chodzi o oliwkę z ziali, to jest oliwka do masażu antycelulitowa, działanie przez masowanie. I my tutaj też mamy ekstrakt z miłorzębu japońskiego, witaminy E i F. I o ile się nie mylę, to tutaj też jest ekstrakt z pomarańczy, bądź... A nie, przepraszam, to jest zawiera energizującą pomarańczową kompozycję zapachową. I naprawdę fajnie pachnie delikatnie pomarańczem. Ja uwielbiam pomarańcze, mandarynki, cytryny, więc ten zapach jest dla mnie po prostu czystą przyjemnością. Czemu lubię tę oliwkę? Ponieważ ona bardzo fajnie się wmasowuje. I co jest z niej najlepsze? Ona daje dobry poślizg bańce, a nie sprawia później, że przykleja nam się do ciała piżama. Bo ja przeważnie masuję się wieczorem przed snem. I ładnie wsiąka, fajnie pachnie, dobrze pozwala sunąć bańce po skórze, ale nie jest taka nachalnie tłusta. I dlatego ja... I jest bardzo wydajna, bo to jest 500 ml i ja już ją mam od dosyć długiego czasu, przynajmniej pół roku. Używam jej regularnie i naprawdę jest bardzo, bardzo dobrze. Także dobra. Także jeżeli szukacie, to polecam właśnie tę. I teraz przechodzę do tej części. Jak wygląda taka moja codzienna pielęgnacja? Codziennie, pewnie jak każdy, biorę kąpiel. I na koniec tej kąpieli biorę gąbkę bądź rękawiczkę, taką do masażu, i pocieram nią uda w kierunku tułowia, od dołu do góry. Dosyć mocno, dosyć intensywnie. W sumie to zawsze patrzę, czy skóra już leciutko się zaczerwieniła. I po takim masażu, kiedy wyjdę spod prysznica czy z wanny, smaruję swoje uda tym oto kremem i na końcu wykonuję masaż. Najpierw zewnętrzna strona uda, wewnętrzna, i przejeżdżam tym masażerem 5 razy. I ten ruch wygląda w taki sposób. On jest lekko pod skosem, ale do góry. I raz w tygodniu robię peeling całego ciała, więc i wtedy robię peeling swoich ud i też na gąbkę, tak jak mówiłam, nakładam peeling i wykonuję ruchy do góry. Wtedy nawet troszkę dłużej masuję, żeby po prostu przyniosło to dobrze ten peeling rozprowadzić i żeby przyniosło to rezultaty, jakiego oczekuję. Jeśli zaś chodzi o masaż bańką chińską. Masaż bańką chińską wykonujemy w serii 10 masaży w odstępie 3 dni między jednym a drugim masażem i po tej serii 10 robimy przerwę. Ja próbowałam się dowiedzieć i w instrukcji dołączonej do banik, i w internecie, i na filmikach. Nikt mi nie powiedział, ile taka przerwa ma trwać. I ja
Kiedy miałam większy zawód, robiłam przerwę 2 tygodnie, a w tej chwili robię przerwę miesięczną. Czyli masuję, załóżmy, uda w poniedziałek, następnie za 3 dni, później kolejne 3 dni, kolejny masaż i tak w serii 10. Bardzo ważne jest to, żeby pamiętać, że tego masażu nie wykonujemy w czasie okresu. Naprawdę, ponieważ czytałam, że to może doprowadzić do krwotoku, także wtedy odstawiamy. Nawet jeżeli robimy serię tych 10 masaży, to ja na moment okresu robię przerwę i wracam, kończę do tych 10 i wtedy robię przerwę. Tutaj mamy takie wybruszenie, je naciskamy, przykładamy do skóry, puszczamy i wtedy nasza bańka przybiera. I też wykonujemy ruchy albo proste, góra, dół, bądź kreślimy takie ósemki, ale też, bardzo ważne, do góry. Musimy pobudzić ten ruch limfy, krwi ułatwić przepływ właśnie limfy do góry. I jak to wygląda wtedy, kiedy ja masuję się bańką? Otóż, znowu, pod koniec kąpieli wykonuję masaż bądź rękawicą, bądź gąbką. Wychodzę z pod prysznica, nakładam na uda oliwkę, wykonuję masaż. Masuję się mniej więcej przy... Padła mi bateria w aparacie, dlatego niestety muszę dokończyć w takim kiepskim świetle, ale produkty, które Wam pokażę już do końca tego filmiku, nie będą nowe, więc mam nadzieję, że jakoś to pójdzie sprawnie. Tak jak mówiłam, masaż jednego uda trwa 10 minut, drugiego też 10-15. I kiedy skończę masaż, nakładam jeszcze balsam, ponieważ to pomaga balsamowi lepiej się wchłonąć. I już nie używam masażera. I tak właśnie wygląda, no powiedzmy, moja codzienna rutyna. Na pewno codziennie wykonuję masaż gąbką bądź rękawicą. Codziennie wykonuję masaż, czy akurat robię serię bańką chińską, czy wykonuję masaż masażerem i nakładam krem. I stosując się do diety, ćwicząc plus prowadząc taką pielęgnację, ja skutecznie pozbywam się celulitu. I mam nadzieję, że Wam też to się uda. I mam nadzieję, że ten filmik okazał się przydatny. Wiem, że będzie dosyć długi, ale mam nadzieję, że dobrnęliście może do końca. Także zapraszam do komentowania. Kciuki w górę. Zapraszam do subskrypcji i do zobaczenia w następnym filmie.